dlatego, że potrzebujemy dobrych zawodników, którzy wzmocnią pierwszą jedenastkę. Pan Jarosław Lata jest wyróżniającym się zawodnikiem lidzy. Jestem pewny, że zawalczy od razu o pierwszy skład, na co liczymy i że dzięki temu drużyna będzie silniejsza. Od razu czy już na Budzisław? Nie, myślę, że raczej będzie wiosenny. To właśnie Wodzicki. Mówimy o końcu lutego. Kino transferowe jest otwarte dopiero 1 lutego, więc raczej już na następny lutego. To nie jest wolny do wypowiedzi? Trzymam? Jestem wolnym, ale z racji tego, że kontrakt został rozwiązany za pozornie stron, nie mogę w tym roku grać. Będzie było z innych klubów, tak? Dokładnie. A na jak długo został podpisany? Będzie, czy został podpisany? Już został podpisany. No tak, podpisaliśmy tutaj z prezesami Jagiellonii na okres 2,5 roku. Czyli do każdego sezonu na pole? 2,12 czerwca. Znaczy, pan się zdecydował, chyba Białystok, bo tam propozycji z tej chyba było kilka wcześniej. Szereg spraw na to składało. Już duży. Po prostu Jagiellonia była pierwszym klubem, który się do mnie zgłosiła i konkretnym. Nie ukrywam, że cieszę się, że jestem w tym zespole, że w tak ambitnych planach mogę uczestniczyć prezesów tutaj społeczeństwa białostockiego. I też jakby chcę coś wnieść do tego zespołu. Widzę, że tutaj się kreuje jakiś dobry zespół, dobry team i chciałbym w nim uczestniczyć. Jeszcze mam pytanie, a dlaczego Polonia Warszawa, bo są dwie wersje papieru zapisane, dlaczego Polonia Warszawa rozwiązała z panem? Ale są trzy wersje, więc zależy kto to mówi. Słowa prezesa, które są takie, a nie inne. Nie ukrywam, że wątek korupcyjny przeplata się w moim życiu. Ale byłem sam, pojechałem sam do Wrocławia, złożyłem wyjaśnienia i jakby mam czystą kartę i chcę dalej kontynuować grę w piłkę nożną, chcę dalej zdobywać trofea i chcę dalej grać z Jagiellonią na jak najwyższy cel. W tym momencie ze strony wyszło takie stwierdzenie od innego prezesa Wojciechowskiego, że pan przyznał się do tego zarzuconego. Nie rozmawiałem nic z panem Wojciechowskim na ten temat, więc tutaj proszę jakby skierować sobie pana Wojciechowskiego. Natomiast byłem na Wrocławiu i złożyłem wyjaśnienia odnośnie tego panu premierze. Ale usłyszał pan zarzuty, czy to było wyjaśnienia? Nie wiem. Wyjaśnienia. Czyli mówi pan, ma pan czystą kartę, czyli sądzi pan, że to już koniec tej sprawy jest? Nie będzie pan już wzywany czy do prokuratury, czy nie daj Boże do sądu? Nie wiem, co prokuratorzy będą chcieli ode mnie te informacje dalsze wiedzieć. Ja natomiast wszystko, co wiedziałem o tamtym meczu, o tamtym spotkaniu, powiedziałem pan i tak mówię, bo jestem czysty, panowie prokuratorzy wiedzą, co miałem do powiedzenia i nie mam więcej niczego do dodania. Panie Jarku, mówiąc już tak o czysto sportowej stronie, poprzedni sezon bardzo dobry, ale tej jesieni no, do udanych pan zaliczyć nie może. Czy to stosunki z prezesem Wojciechowskim na to wpłynęły, czy obniżka formy sportowej? Jak to było? Nie wiem, wydaje mi się, że udało mi się rozegrać w Polonii Warszawa 6 meczy. Tego miałem spory wkład do tych dwóch zwycięstw, które mieliśmy ze Śląskiem i z Lechem Poznań. Prezes Wojciechowski zarzucił mi, że tak, pan mówił, że słabszą formę. Dwie kolejki wcześniej wstępnie grałem do 11 kolejki całej chyba bodajże czwartej kolejki, więc nie wiem, czy to był czysto sportowy aspekt zwolnienia mnie. Ja uważam, że wykonywałem dobrze swoją pracę, a to jak postąpił pan Wojciechowski, to ma takie prawo, jest właścicielem klubu, może być z nim, co chce. Jeszcze pytań do pana Czarka Kuleszy. Wynikało to pewnie z konsultacji z trenerem Probierzem, że no lewa strona, gdzie pan Jarek operuje, to w Jagiellonii lekko utyka. Przynajmniej nie ma na niej aż takiej konkurencji, jaka być powinna, tak? Jak rozumiem. Tak, bo konsultowano z Probierzem.